10 września 1918 roku Monitor Polski cytuje jeden z artykułów, który pojawił się we francuskiej prasie, w którym autor niepodpisany rzuca ideę obciążenia Królestwa Polskiego w razie przyłączenia go do Austrii pewną częścią wojennego długu monarchii naddunajskiej. Uważa, że należy pomyśleć zawczasu o zrównaniu warunków produkcji w Królestwie Polskim z warunkami państw środkowych. 11 września 1918 roku krakowski rząd gospodarczy wydaje decyzję o rewizjach żywności w celu walki ze spekulacją. Z kolei do Gdańska przybyła komisja ukraińskiego ministra komunikacji w sprawie przyszłej drogi wodnej pomiędzy Gdańskiem a Ukrainą. Celem jest odbudowa wodnej drogi Wisła-Prypeć-Dniestr. Nowa inwestycja ma pomóc w utrzymaniu dobrych stosunków handlowych. 13 września posłowie śląscy, o czym informuje Monitor Polski, wydali odezwę do rodziców w sprawie zapisywania dzieci do polskich szkół. Dużo miejsca sprawie polskiej poświęcają tego dnia pisma w Paryżu Polak i dodatek Skarbiec. Redakcja przymierza się do relacjonowania wizyty Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych. 15 września, 157 lat temu, urodził się polityk, ekonomista, prawnik i prezydent Krakowa, Juliusz Franciszek Leo. To on doprowadził do wykupienia od Austriaków Wawelu, współtworzył i był pierwszym prezesem Naczelnego Komitetu Narodowego. Był jednym z współinicjatorów utworzenia Legionów Polskich. Na jego wniosek Rada Miasta przegłosowała darowiznę na Legiony w wysokości 1 000 000 koron. 16 września 1918 roku w Warszawie trwa zjazd kupców polskich. Dobiega końca zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej, z kolei w Paryżu trwają przygotowania do posiedzenia Komitetu Narodowego Polskiego. Przyjęto na nim list do generała Hallera o powierzeniu mu naczelnego dowództwa wojsk walczących po stronie Ententy.